Hej kochani, to znowu ja. Dzisiaj kochani z pozdrowieniami dla Andrzeja i Ewci, bo to właśnie o tym pomyśle, o tym unaocznieniu może pomysłu mam dzięki podróży właśnie do Andrzeja i Ewci na wschód naszego kraju. I kochani, tutaj chciałam wam powiedzieć, że jeżeli już macie trochę większą pasiekę, to rozwiązanie na mauzer i pompę do mieszania syropu jest genialne. Jak się to mówi, u nas w domu od lat zawsze była tradycja mieszania syropu w garze. Mama zawsze miała gar i jak przychodziła właśnie ta pora pobudzania, karmienia, no to ten gar był uruchamiany. Mama systematycznie mieszała i gotowała, mieszała i gotowała. I jak się to mówi, te nawyki, które wynosimy z domu, ja też powielałam, czyli wyciągałam gar, mieszałam i rozlewałam. U mnie tylko było to, że ten gar był trochę większy, bo miałam trochę większą pasiekę, więc tutaj poszłam tak, można powiedzieć, w rozwój, prawda, wielkościowo, ale wcale nie czasowo, wysiłkowo i jakoś tak ciągle mnie blokowało to przed tym, żeby coś zmienić. Ten nawyk był tak, wiecie, ta tradycja tego była tak silna, że po prostu nie miałam takiej potrzeby. Później gdzieś tam po międzyczasie widziałam u kolegów, że mają pralkę franie. I faktycznie ta pralka prania przez chwilę była takim moim marzeniem, ale gdzieś tam, wiecie, to było marzenie, ale nigdy nie zrealizowane. Jakoś ten umysł mi ciągle podpowiadał, że chcesz, ale nigdy nie dążyłam do tego, żeby spełnić to marzenie. Ale chyba podświadomość mi mówiła, że dużo w moim przypadku się nie zmieni, ze względu na to, że ilość syropu w pralce będzie dokładna ilości w garze. A w tym garze tak naprawdę to jest 3 minuty na gorącej wodzie rozmieszać cukier, więc wydawało mi się to chyba nieekonomiczne, żeby specjalnie kupować franie, żeby ona cały rok mi gdzieś tam stała. Ale w tamtym roku już miałam kryzys. Faktycznie karmienie rodzin było bardzo intensywne. Bardzo wcześnie pół pasieki poszło do zimowli. Tego syropu było mieszane ciągle. 2 butle z gazem pochłonęło, więc już naprawdę czułam się zmęczona. Wiecie, ciągle ten gar, przelewanie, rozlewanie. No i w sierpniu pojechałam właśnie w odwiedziny. Pierwszy raz poznać Andrzeja i Ewcie. No i tam się zgadaliśmy. Pokazał mi, jak karmi. Miał mauzer 1000-litrowy. I wiecie, ja jestem wzrokowcem. Ja potrzebuję widzieć, popatrzeć, podotykać, zobaczyć. No i to było chyba to, co przez te lata czekałam, bo faktycznie ten mauzer stał się moim takim dużym marzeniem, że ja chyba jestem gotowa na tą zmianę. Ja już bym chciała sobie troszkę ułatwić karmienie pszczół. No i oczywiście jak wróciłam stamtąd, to jeszcze troszeczkę potrwało ze względów finansowych, no bo wiecie, wszystko kosztuje, prawda? Ale zamówiłam mauzer. Pamiętajcie, że jakbyście zamawiali, to zamawiajcie tylko ze środków spożywczych. U mnie 1000 litrów wydawało się dużo, więc gdzieś tam, jak obdzwaniałam i szukałam ceny dobrej tego mauzera, powiedzieli, że mają też 600. Nie było tańsza ta 600, była droższa 600 niż 1000, ale faktycznie była ze spożywki, fajna, praktycznie nowiuteńka, więc tutaj się ucieszyłam, że ten pan mi naprawdę przez po zdjęcie wyglądało to super. Więc zamówiłam sobie tego mauzera, później poszukiwania pompy, no i tutaj też no, troszeczkę odgapiłam od Andrzeja. Jeżeli chodzi o producenta, właśnie podsyłał mi link do producenta tej pompy, którą ma, żeby ta wydajność pompy, żeby przemieszała mi ten cukier, bo o ile 1:1 to nie jest problem, później to 3:2 to już jest gęstość, tam już się robi, prawda, temperatura, tam już jest gęstość, no i człowiek też by chciał, żeby to było w miarę wydajne, prawda, żeby to za chwilę się nie zepsuło. Więc też obdzwoniłam producenta. I tutaj wam może powiem, jak to wyglądało i o błędach, które popełniłam. Jeżeli chodzi o mauzer, jestem zadowolona, że kupiłam 600. Tutaj nie mogę powiedzieć nic. Problem był taki, że ten pan, kiedy zamawiałam, pytał się, czy dać mi kranik tutaj do tego mauzera. Ja pytam się, czy tam jest. No przesłał mi zdjęcie, że faktycznie ten główny kranik, czyli ten kran tutaj, był przy tym. Ja mówię, że czy się da wylać ten syrop? Mówi, tak, tak, tam jest kranik, można to normalnie, tylko tak to jest taka przedłużka. Więc wiecie, jak człowiek nie ma z tym do czynienia, to nie za bardzo wie, o czym ten pan do mnie mówił. Więc ja wtedy zignorowałam fakt o tej przedłużce, o tej redukcji i mówię, to nie, to jak będę bardzo potrzebować, to on mówi, że jak będę potrzebować, to mogę sobie też kupić gdzieś tam później po sklepach. Więc ja mówię, jak jest do kupienia, to nie ma problemu, to ja sobie dokupię, zobaczę, jak to wygląda. I zrezygnowałam. I to był mój błąd, kochani, że zrezygnowałam. Za chwileczkę wam opowiem, dlaczego. Przeważnie jak kupujecie krany do mauzera, to będzie tylko to, co czerwone i kranik, ze względu na to, że niektóre mauzery mają mały wylot. U mnie wylot jest taki duży, 11 cm i
problem jest taki, jak zaczęłam szukać tego kraniku, czy po internecie, czy pojechałam tutaj do tych większych sklepów obzwaniając, tak, tak, mamy kraniki do mauzerów. Jak się okazało, są tylko te małe. O, ale sobie dorobiłam. I tutaj się zrobił problem, jeżeli chodzi o dokupienie, więc zaczęliśmy szukać. Faktycznie znalazłam pana w sklepie, który mi pomógł znaleźć tą redukcję do tego, więc gdzieś tam znowu zięć mi pomógł znaleźć telefon, żeby obdzwonić, żeby się dopytać, czy to jest na pewno ten rozmiar, który ja mam tutaj w mauzerze, żeby, wiecie, bo zamawiać przez internet to później jest kłopot, trzeba to znowu odsyłać, przesyłać, to jest czas, ja potrzebowałam na tu i teraz, więc dziękuję od razu Sławkowi za pomoc i panu z Castoramy, który mi pomógł znaleźć te redukcje, bardzo mi pomógł, faktycznie, wiecie, no, siedział ze mną i szukał, więc tutaj naprawdę wielkie dzięki za to. Kochani, jeżeli chodzi o firmę, powiedzieli, że będzie dopiero na poniedziałek. Byłam zaskoczona, przyjechało chyba 2 dni później. Cała redukcja razem z kranikiem. Problem jest taki, że wczoraj potrzebowałam rozlać sobie też cukier. Podkręciłam, jest troszeczkę za luźno tutaj, dlatego jak przed chwileczką ruszyłam, muszę go skręcić. Czekam, jak mi osy tutaj przestaną za chwilę latać i muszę zlać sobie ten nadmiar syropu, który jest w redukcji. Do wiadra, ale nie mam wiadra w tym momencie pustego. To tak tylko dla usprawnienia. Więc kochani, jeżeli chodzi o mauzer, pamiętajcie, że kupując mauzer, zapytajcie o rozmiar od razu tam u nich, bo może mają właśnie te redukcje, te kraniki przy okazji do kupienia. Zapytajcie o rozmiar wylewu. Jeżeli jest mały, to kupcie sobie od razu kranik. Naprawdę warto, ze względu na to, że w moim przypadku ta szerokość wylewu to jest jak wąż strażacki. Jak to otwarłam, to po prostu było tutaj, wiecie, jak pożar. Ja sobie wkładałam tutaj na czas ten, zanim przyszła mi redukcja, kawałek folii, tą folię wkładałam do wiaderka i na pół kraniku starałam się to wylać. Pomimo tego, że tu jest właśnie złe to otwieranie, to ciśnienie było od razu bardzo szybko. Trzeba było uważać na rozlewanie. Z kranikiem wygląda to super. Co prawda przy komplecie, jeżeli chodzi o redukcję, mieli tylko jedna druga, więc tutaj będę chciała sobie dokupić 3/4 cala, ale osobno już. I tutaj warto faktycznie 3/4 cala sobie kupić. I myślę, że tutaj będzie podłączony wąż, także jak będę miała rozłożone wiaderka, to żeby tylko węża sobie będę pomiędzy wiaderkami przekładać, a nie będę wiaderka podkładać. Do tego czasu jeszcze to, wiecie, jak się to mówi, uzupełniam, prawda? Bo to jest nowość, o której wam po prostu chcę poopowiadać, bo jest właśnie czas, wiecie, mieszania. Może akurat jesteście na kupnie, to żebyście już wiedzieli od razu. I jeżeli chodzi o mauzer, kochani, to jeszcze warto wspomnieć tutaj, że jeżeli byście chcieli kupować sobie pompę, sorry, że tutaj to tak wygląda, ale tu jeszcze mam nieuszczelnione. Tu jeszcze pracuję nad tym. Jeżeli chodzi o mauzer, kochani, tutaj sobie kupiłam otwornicę, zrobiłam dziurę ze względu na to, że tu wychodzi taka kostka od pompy. Pompa jest usytuowana mniej więcej w tym miejscu, nie mam żadnych trójników kupionych i bardzo dobrze miesza, przynajmniej w 600, bardzo dobrze miesza, uderza o ścianki, tu się robi bardzo dobra wibracja. Mniej więcej tu chodzi o to, wycięłam sobie tą kostkę, bo inaczej bym nie mogła sobie dokręcić tej zakrętki i większe prawdopodobieństwo, żeby mi tu były naloty. W tym momencie będzie jeszcze uszczelnione takim szczelnym materiałem, żeby mi się tutaj nie lała woda, nie wchodziły osy ani pszczoły, a jednocześnie, żeby było szybko i sprawnie przy otwieraniu. Dobieranie pompy, kochani, też sobie dzwoniłam do tam do sklepu z pompami. Tutaj też was zachęcam do tego, żeby sobie zadzwonić. I z panem dobieraliśmy pompę, która byłaby silna, dobra jakościowo, ale do tego otworu, żebym ja nie musiała mauzera rozcinać. Więc mieliśmy obliczone, przeliczone wszystko, żeby mi weszła. Faktycznie wchodzi mi na styki, więc nie było tutaj problemu, jeżeli chodzi o zamontowanie. Nie mam dodatkowych tutaj jakichś dziur. Co jeszcze wam bym mogła powiedzieć, jeżeli chodzi o mauzer? Osy. No, ja powiem wam szczerze, stoi to tutaj drugi dzień. Nie mam tutaj ani jednej pszczoły. Mam niestety problem z osami, ale to dlatego, że mam tutaj 3 metry dalej w dachu osy, więc one mi bardzo nalatują. Jak sobie odkręcę ten kranik, myślę, że uszczelnię, bo tutaj jest, wiecie co, bardzo luźny ten kranik, więc tutaj delikatnie mi kapie ten syrop i one tutaj się zlatują. Za chwileczkę sobie też postawię tutaj pułapkę, bo mam w samochodzie już na osy, więc to też troszkę je zredukuję. I co bym wam jeszcze mogła powiedzieć, jeżeli chodzi o stosowanie mauzera? Warto, kochani, naprawdę pierwsze mieszanie wyszło szybciutko, mi się to mieszało, nalałam wody, wsypałam cukier. Aha, jeżeli chodzi o podniesienie, tutaj warto to troszeczkę sobie wyżej podnieść. Andrzej miał na 2 paletach, mówi, postawione, ja sobie dałam na 3 paletach, tylko po to właśnie, żeby tym wężem, żeby mi to było łatwo tutaj wszystko później rozlewać. Ale jeżeli jesteście troszkę niżsi, tak jak ja,
Więc kochani, tutaj jest problem, bo niby ja tu mam jeszcze murek, staję sobie tutaj z murka, żeby nałożyć i tutaj teraz tak, ja stosuję 25-kilowe worki. Nalałam wody, włączyłam pompę, mieszała mi się i wsypuję jednorazowo te worki do, wiecie, do tego Mausera. I problem jest taki, że dla mnie one są ciężkie. Dla mnie one są ciężkie i trzeba byłoby sobie zrobić albo jakąś płaszczyznę, albo coś sobie zróbcie, żeby on był dużo niższy. Od razu postawcie go w miejscu, żeby był dużo niżej niż płaszczyzna, bo później naprawdę podniesienie tego worka, a tutaj jest kilka tych worków, bo tak naprawdę idziemy po 250 kg, jednorazowo wsypujemy, prawda, na zakarmienie, to jednak tam i z powrotem z tymi workami machanie jest uciążliwe. W późniejszym terminie marzy mi się jeszcze tutaj zamontować, bo od razu mówię, tu jest niegotowana woda, nic się pszczołom nie daje przy niegotowanej, nie dzieje przy niegotowanej wodzie, już to też stosowałam. Kochani, w późniejszym te jeszcze pomyśle jest zamontowanie tutaj grzałki z fotowoltaiką, żeby przed rozrobieniem syropu tego 3-2 podgrzać wodę, żeby ona była cieplejsza, żeby jej nie rozrabiać na przykład i nie nosić ciepłej wody, żeby dolewać, żeby szybciej się syrop rozlał. Jeżeli byście chcieli zioła stosować, czy jakieś probiotyki, to ja nie wlewam bezpośrednio do Mausera, żeby on tam mi nie pleśniał, żeby tam się jakieś glony nie robiły. Ja nalewam bezpośrednio do wiaderek po trochę i później jak się dolewa syrop, pięknie się to miesza w czasie jazdy, już w ogóle się tam wymiesza wszystko. Co jeszcze bym Wam mogła powiedzieć? No nic, pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś takie rodzinne tradycje, kochani, podróże kształcą, jeździcie po pszczelarzach, pytajcie, dopytujcie, niech Wam pokazują też koledzy. Kochani, zachęcam do tego, żebyśmy się dzielili doświadczeniami. To jest fajne, kiedy możemy coś zmienić, coś tam ułatwić sobie pracę, bo pamiętajcie, praca łatwiejsza nasza to jest praca łatwiejsza przy pszczołach i też dużo milsza, mniej je drażnimy, mniej męczymy. I niewymaganych jest aż takiego wysiłku, więc tutaj, jeżeli macie pytania co do Mausera, no to chętnie Wam odpowiem na te pytania. Ja jestem, wiecie, zafascynowana. A Mauser mi przyszedł, wiecie, kiedy? W tamtym roku, razem z pompą. I w momencie, jak gotowałam ostatni gar. Mauser przyszedł troszeczkę wcześniej, pompa przyszła mi w ostatnim dniu, jak już miałam gar do rozrobienia ostatniej. Myślę, nawet tego nie podłączam, bo więcej będę miała mycia po tym wszystkim, bo co mi z tego ostatniego gara, jak ja tam potrzebuję kilka litrów na dolanie. Więc tak naprawdę cały rok stało to po to, żeby w tym roku pierwszy raz spróbować, jak to jest mieszać dużą ilość syropu w dużo szybszym tempie i z dużo mniejszym wysiłkiem. Więc kochani, warto. Miłego.